ciało i krew moją pije. Trwa we mnie, a ja w nim będzie żył na wieki. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Tu Iwonna Teresa. Kochani, weszliśmy w czas próby. Tak, obecny okres to probierz naszej wiary. Wiary w naukę Jezusa Chrystusa, w Jego Słowo, w Jego Ewangelię, wiary w Eucharystię. I albo wierzymy, że Najświętszy Sakrament to prawdziwe ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, albo nie wierzymy. Jeśli wierzymy, to oddajmy Bogu to, co Jemu należne, prawdziwą chwałę i cześć. Niegdyś przed przechodzącym królem jego poddani przyklękali, uznając jego królewską władzę. O ileż większą cześć powinniśmy oddawać naszemu Stwórcy, który przychodzi do nas w żywym chlebie eucharystycznym. Nie bójmy się paść przed Nim na kolana. Nie bójmy się przyjmować Go prosto z namaszczonych rąk kapłana do naszych ust. Jezus daje nam to, co najcenniejsze, swoje serce. I jeśli wierzymy w to, jeśli naprawdę w to wierzymy, to okażmy Mu prawdziwą chwałę i cześć i wdzięczność i dziękczynienie. Niech w naszej postawie eucharystycznej zapanuje prawdziwa harmonia między duszą a ciałem, między tym, co czujemy w sercu, to właśnie okażmy naszą klęczącą przed Panem postawą. I nie bójmy się jakiegokolwiek szatańskiego pomysłu przeciw Eucharystii, typu koronawirus. Jeśli Bóg ze mną, to kto przeciwko mnie? On mocarz nad mocarzami. Maleńki wirusik nie może mnie dotknąć, gdy Pan jest ze mną. Gdy Jezus, jako prawdziwy Bóg i człowiek, chodził 2000 lat temu po ziemi, ludzie zbiegali się do Niego ze wszystkich stron, by słuchać Jego nauki, bo przemawiał jak ktoś, kto ma władzę, i przynosili do Niego swoich chorych, aby ich uzdrawiał. Chorzy pragnęli się dotknąć choćby frędzli Jego płaszcza, a On wszystkich uzdrawiał. Nawet same demony padały przed Nim na twarz, wyznając, że jest Synem Bożym. I na jedno Jego słowo opuszczali ludzi, których przedtem opętali. Dzisiaj Chrystus, ten żywy i prawdziwy, przebywa w każdym tabernakulum w świecie. Przychodzi do nas pod postacią chleba, w każdej mszy świętej, w komunii świętej. Jezus daje nam w Eucharystii swoje serce. W litanii do serca Pana Jezusa modlimy się. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Czy dobrze rozumiemy to wezwanie? Tak, w sercu Jezusa mieszka cała pełnia bóstwa, którą jest Trójca Przenajświętsza.
Pomyślmy więc, zastanówmy się, kogóż przyjmujemy więc w Komunii Świętej? W sercu Jezusa, w Najświętszym Sakramencie. Przyjmujmy tę pełnię bóstwa z największą czcią, miłością, wdzięcznością i dziękczynieniem w postawie klęczącej i prosto do ust. I bardzo zachęcam wszystkich swoich słuchaczy, abyśmy modlili się bardzo żarliwie o tę żywą wiarę w prawdę eucharystyczną. Jam jest chleb żywy, który stąpił z nieba. Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. W Ewangelii świętego Jana czytamy. Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział, ucząc w synagodze w Kafarnaum. Kochani, i tu jedna uwaga. W żywym ciele płynie żywa krew. Więc wystarczy przyjmować Jezusa pod postacią chleba, abyśmy razem z nią przyjmowali Jego krew. Módlmy się żarliwie o wiarę dla naszych pasterzy, biskupów i kapłanów, o tę żywą wiarę w obecność Jezusa żywego i prawdziwego w Eucharystii. Módlmy się o tę wiarę dla nas samych, bo kto w nią nie wierzy, w Eucharystię, kto nie wierzy, to daremna jest Jego obecność na mszy świętej. Ta obecność nie przynosi Mu żadnych zbawiennych owoców. I słuchajmy świętego Pawła Apostoła, który poucza nas, abyśmy baczyli, kogo pożywamy w Eucharystii. Przyjmując ciało Pańskie, przyjmujemy życie. Jeśli przyjmujemy to ciało Pańskie bez wiary, to śmierć sobie pożywamy. Należy Chrystusa przyjmować godnie, z wiarą, że w Komunii Świętej przychodzi do nas nasz Zbawiciel, żywy i prawdziwy, wszechmogący Pan, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty, uwielbiaj swego Pana. Święty, święty, święty. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.